Jedna z ważniejszych informacji na dziś to, że Bitfinex oznajmił, iż ta pożyczka teterowa została spłacona. I to jest taka, że tak powiem, nie gałązka oliwna, ale na tych wszystkich osób, włącznie ze mną, które mówiły o tym negatywnej informacji związanej z teterem, czyli tak zwanym fadzie na teter, to jest coś takiego, żeby powiedzmy zamknąć buzię. Czyli nazwijmy to tak: problem z teterem. Można by było powiedzieć, że się skończył. Jeżeli tak jest faktycznie, to oznacza tylko i wyłącznie jedno, jeszcze większe zaangażowanie, najprawdopodobniej stablecoiny i uspokojenie na rynku, jeżeli chodzi o kryptowaluty, no i, że tak powiem pozytywnie, byczo do przodu. Ciekawy news tutaj jest Black Tower Capital. Uh, CIO um, estymuje, że przez od 9 do 22 miesięcy będziemy mieć months of bull run, czyli tego byczego wzrostu, gdzie my estymujemy, czyli ludzie ze świata krypto na podstawie tego, co do tej pory było i funkcjonowało, że ten ride będzie miał jeszcze około pół roku związane z danymi on-chain, czyli porównując właśnie ilość dni od halvingu do yy, najwyższego punktu, który był i tak dalej. Natomiast jak widzicie, pojawiają się też inne informacje i przewidują, że ten ride byka może trwać nawet do 22 miesięcy. I uwaga, jeżeli by tak było, to teraz mówię Ci co, coś, co jest i wpadło do mojej głowy. Jeżeli mamy poprzednie ATH, później mieliśmy coś takiego, mniej więcej, tak, i ten wzrost. A czekajcie, bo tu jeszcze mieliśmy gdzieś marzec i później ten wzrost, tak? I jesteśmy gdzieś w tym miejscu, później mieliśmy coś takiego. Zaraz znowu już wzrastamy, to jeżeli tak by było, że mamy 22 miesiące rajdu, to nie ma szans, żebyśmy kontynuowali to do góry moim zdaniem będziemy mieć jakiś większy tutaj spadek, właśnie być może do tego poziomu 23 tysięcy dolarów, jeżeli tylko byśmy mówili o rozciągnięciu się tego okresu. Takie jest moje przypuszczenie. Oczywiście może się wydarzyć inaczej, może pójść wyżej i dopiero tutaj spaść coś w tym rodzaju, ale gdzieś jakiś większy spadek w tym okresie dłuższym według mnie powinniśmy wtedy zobaczyć, większy niż te 30%, które mieliśmy ostatnio. I teraz dwie inne informacje. Pierwsza, czyli dobra wiadomość dla trzymających hodlersów, tak zwanych w świecie krypto, tych, którzy trzymają właśnie Ether. Jeżeli chodzi o zabójcze czy zwariowane ceny gazu, ceny gazu powodują tak zwane poprawę takiego wskaźnika PEDOS, jeżeli chodzi o czyli price to soul I, i ten wskaźnik po prostu jest coraz lepszy jeżeli chodzi o właśnie tych hodlerów na eterze, Co jest ważne, bo generalnie po prostu można zarabiać w tej sieci. No i to to się tak naprawdę liczy. I to jest jedna rzecz, druga rzecz, to pamiętajcie, że jeżeli tylko i wyłącznie będziemy mieć właśnie tą poprawkę, tą, która tutaj jest AIP 1559, to zobaczycie, że jeżeli tylko ona zostanie wprowadzona, Ether po prostu wystrzeli w kosmos. Trzecia rzecz związana z tym, co się dzieje na rynku wokół powiedzmy Etheru, to jest kwestia tego, że ten rozwój tego rynku potrzebuje też niższych cen. I teraz potencjalnie, co się może wydarzyć, Jeżeli ci duzi gracze, tak jak wcześniej zostawali na Bitcoinie, tak teraz na przykład mogą zostać na Etherze ze względu właśnie na wysokie ceny, bo na przykład, jak chcesz teraz coś kupić na Uniswapie, no to musisz zapłacić około 20-25 dolarów. Średnio, zresztą tutaj nawet jest 23 dolary pokazane, ale 20-25 dolarów, jeżeli to jest jakiś bardziej skomplikowany proces, to nawet do 40 dolarów musisz zostawić za transakcję obojętnie, ile kupujesz. Oprócz tego, że jeszcze jest prowizja policzona tam 0,1 czy 0,30 prowizji na Uniswapie, to jeszcze musisz zapłacić za tak zwany gaz, który obsłuży to. Na takim uni czy sushi słopie, i tak dalej. Co powoduje, że po prostu w momencie, kiedy ty na przykład wchodzisz z 500 dolarów, no to 40 dolarów, czy 10% jest na początku dla ciebie zabieranych. No teraz to oznacza, że na przykład jeżeli chcesz wejść i na przykład zostawisz 5000 dolarów na jakiś projekt, no to 40 dolarów w stosunku do 50 dolarów to jest już tylko 1% i to ma sens. Czyli można by powiedzieć, że w tej chwili um, ta gra na DeFi na poprzez Uniswap jest dla większych graczy, powiedzmy od poziomu 5000 dolarów, żeby to miało większy sens. Ale to jest tylko i wyłącznie pod kątem optymalizacji. Natomiast, jeżeli na przykład wchodzisz za, zobaczcie, wchodzisz za 500 dolarów i teraz Twój projekt wzrasta, razy 3 mamy 1500 dolarów. To teraz zarobiłeś 1000 dolarów, czy jesteś w stanie zapłacić 40 dolarów? Jesteś, tylko nie wszyscy w ten sposób będą patrzeć, i ci, którzy będą w ten sposób patrzeć, to będą wykorzystywać, czyli oprócz dużych będą mali, którzy wiedzą, że na przykład mogą zarobić na poszczególnym projekcie, i zapłacą te 40 dolarów. To jest jedna rzecz, natomiast co wydarzy się jeszcze, jeżeli nie zmniejszą się obecnie ceny gazu, to projekty będą się te takie inne, na innych sieciach będą się coraz bardziej rozwijać i tam zobaczymy tę możliwość właśnie funkcjonowania i zakupów na tych innych sieciach, innych kryptowalut i te kryptowaluty będą w najbliższym czasie wtedy szybko bardzo się rozwijać, bo ludzie Ci z mniejszą ilością kapitału właśnie tam się przerzucą. Jeżeli to ma dla Ciebie sens, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj proszę kanał, pamiętaj, bo to bardzo pomocne jest dla adopcji w ogóle kryptowalut, nie tylko mojego kanału, ale dla adopcji kryptowalut, ok? Bardzo Ci o to proszę. Ok, więc jeżeli to dla Ciebie ma sens, to zobaczymy w takim razie właśnie ten shift tego mniejszego kapitału do innych projektów które po prostu będą tańsze, jeżeli chodzi o zakup. Jeżeli nie będzie, zobaczymy szybko tej poprawki EIP 1559 na sieci Ethereum. I tutaj mała kwestia związana właśnie z moim kanałem. Jeszcze szybko to odświeżymy, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje na tym moim kanale. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Dobra, mamy 496 subskrypcji, więc bardzo fajnie, bo w ostatnim tygodniu praktycznie 100 osób przybyło do tego kanału. Bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, proszę zasubskrybuj ten kanał. Natomiast co Ci chcę pokazać, co tutaj się zmieniło i co wprowadziłem? Wprowadziłem tak zwane playlisty i zobaczcie, błędy w krypto, giełdy krypto, bezpieczeństwo, produkty, czyli jak korzystać z kryptowalut, jeżeli już je masz. DeFi i tutaj będzie coraz więcej też filmików właśnie związanych z DeFi. Jak zacząć? Tutaj będzie. Na razie jest jeden, będą jeszcze kolejne trzy filmiki. Mamy najczęstsze błędy, tutaj pojawią się kolejne dwa filmiki. Tutaj będą też e, rzeczy związane z bezpieczeństwem, czyli w jaki sposób, oprócz tego co już wam pokazałem na dzień dobry, w jaki sposób się też zabezpieczać. I, jakie są możliwości na giełdach, czyli na przykład właśnie, jeżeli chodzi o staking, o przesyłanie, e, jakie rzeczy, na, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę, to wszystko. Będzie właśnie w tak zwanych playlistach, no i zrobiłem je właśnie dzięki mojemu imiennikowi, podpowiedział mi właśnie taką jedną rzecz. Krypto newsy będą wszystkie też w jednym miejscu. Ogólnie poradniki będziesz mógł wszystkie znaleźć właśnie też jako poradniki krypto. No i to są rzeczy, które właśnie zostały wprowadzone po to, żeby ułatwić ci szukanie informacji na moim kanale. Jeżeli Ci to się podoba, że coś takiego właśnie zrobiłem pod użytkowników i subskrybentów, super. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj proszę kanał, jeżeli jeszcze nie jesteś jego subskrybentem. Dodatkowo zapraszam Cię też na mojego Twittera, czyli Twitter e, Huminiecki. Bardzo łatwo mnie znaleźć. Przemek Huminiecki widzisz Ed Huminiecki. O, nawet, po, po, nawet po angielsku z, przeczytałem swoje prawie imię, e, nazwisko, Huiniecki. <laughs> e, I teraz co tutaj jest, jeżeli chodzi o Twittera, staram się tutaj wrzucać na bieżąco jakieś rzeczy. Retweety też takie ważne od innych osób, z innych właśnie miejsc, które analizują cały rynek i jak on wygląda. Na tej podstawie też bardzo często daję właśnie jakieś moje predykcje już w tej chwili. Pierwszy to jest który dałem wczoraj i dosłownie to było po 10 godzinach. Mogłeś mieć 50% wzrostu na Polka Starter. Obecnie jest to już 60 chyba 3%, jeżeli patrzyłem dokładnie, od momentu, w którym powiedziałem, że Polka Starter to jest te, ten, te, ta kryptowaluta, którą w tej chwili można zakupić. No i ona bardzo fajnie wzrosła, więc sobie to też możesz prześledzić na tym moim Twitterze. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś też na moim Twitterze z polub, czyli dokładnie nie polub, tylko to jest following, czyli chyba po polsku to będzie jako śledź, zaśledź. Nie wiem nawet jak to jest. Wiem, że po angielsku to jest following czyli follow. Dajesz, klikasz follow i wtedy śledzisz to, co ja tweetuję. I tutaj tweetuję głównie właśnie o kryptowalutach i bardzo często, jeżeli chodzi o takie bieżące rzeczy, które się dzieją na rynku krypto, więc dużo szybciej jesteś w stanie tutaj dostać takie informacje niż właśnie na YouTubie. OK? No to tyle. Przechodzimy dalej. Już niedługo będziesz mógł, grając na przykład w Strike zdobyć Bitcoina. I teraz zobaczcie. To jest to, co, o czym mówiłem. Tu nie chodzi o, o kwestię tylko i wyłącznie kupowanie kryptowalut, ale ludzie, którzy rozumieją, jak działają trendy, potrafią wykorzystać również to w swoim biznesie. Co mam na myśli? Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby do was przyłączyły się nowe grupy kupujących, tak? Nowi ludzie, nowi klienci, to w tym momencie możecie wykorzystać właśnie dany trend. Jeżeli w danym momencie mamy trend na Bitcoina, na przykład w sieci finansów, to go wykorzystujecie, ale nie tylko w sieci finansów, bo także jak widzicie, jeżeli chodzi o gry. I tak samo możecie to zrobić na różnego rodzaju innych platformach. Macie na przykład kawiarnię, macie jakiś sklep, to będziecie mówić, że możesz u nas zapłacić kryptowalutą, będziecie przyciągać do tego nowe grupy klientów jak dużo ich będzie, no tak dużo, jak będą oni szybko przyrastali. Natomiast to po prostu możecie wykorzystać, czyli nie tylko i wyłącznie kupując same kryptowaluty, ale przyciągając do Was klientów kryptowalutowych. Ok? Mega, mega ważna rzecz. Dobra, idziemy dalej. Mega ważna wiadomość, Grayscale znowu załatwię kolejne trusty, czyli fundusze, jeżeli chodzi o kolejne kryptowaluty, między innymi, zobaczcie Polkadot i AWE. Oprócz tego, the future uh, for trust includes Monero, Cardano, Cosmos and EOS. No, czyli EOS, sorry. Um, I zobaczcie, to są potencjalne ruchy, czyli oni musieli. z Zakładam, że musieli przebadać poszczególne te łańcuchy i zobaczyć co z nich dla nich jest dobre, jeżeli chodzi o inwestycje. Co mnie tutaj najbardziej ciekawi to jest projekt Monero. Mega mnie to ciekawi, bo to jest private coin i dlaczego on się tutaj znalazł, skoro jest zbanowany na większości giełd na świecie. Istnieją tylko w Azji, tak naprawdę w Europie możesz go dostać na krakenie. Jestem mega zainteresowany, dlaczego Monero. No i z tego też powodu pewną część Monero trzymam. Ale okej, okay, zobaczcie. Cardano, Cosmos to są projekty, o których już dawno mówiliśmy. Ciekawi mnie też IOS, dlatego że tam, jak wiesz, jest odpływ tych deweloperów, ale być może jest jakaś informacja, że je są, szykują się jakieś fajne, ciekawe zmiany. Tego nie wiem. Ja ios na razie traktuję bardzo, bardzo spekulacyjnie. Te natomiast Cardano, Atom, AWE, DOT. Zdecydowanie polecam, bo wiem, że one będą rosły wraz z adopcją kryptowalut, więc myślę, że one są bardzo pewnymi inwestycjami, oczywiście zerwizującymi ryzyko, ale w kryptowalutach dużo pewniejszymi niż inne, które są w dłuższej perspektywie każdy z Was powinien na nich spokojnie zarobić, a pewnie jeszcze niedługo będziemy ich używać. I jak Ether dociera do 1700 dolarów, no, przypominają nam o tym, że mamy coś takiego jak CME Futures, czyli um, mamy rynek, który uruchomi się 8 lutego, tak, sprawdźmy dokładnie, ale moim zdaniem tak, że to jest 8 luty dokładnie, czyli 8 luty, czyli w poniedziałek. I teraz zakładamy tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą po prostu warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy CME założyło się na Bitcoinie, i ten te futures powstały wtedy, w 2017 roku to Bitcoin poleciał w dół. Natomiast to był rynek, który był niezbadany i też był mocno wtedy wypompowany. W tej chwili też mamy, no, nazwijmy to taką pompkę do góry, czyli mamy mocno tą cenę jednak wywindowaną. No i pytanie jest, co się tutaj wydarzy. Czy te CME polecą w dół, czyli generalnie będą grali na spadki i wtedy dostaniemy rykoszetem na takim eterze, czy też jednak polecą w górę? I biorąc pod uwagę, że mamy w tej chwili dużo firm, które się przyłączają do instytucji, czyli mamy bardziej dojrzały produkt w postaci właśnie kryptowalut, no to zobaczcie, te 1700 dolarów, gdzie wcześniej mieliśmy górkę na poziomie 1400 dolarów, na przykład na Etherze, no to, to nie jest jakaś super wygórowana cena. To była super wygórowana cena 4 lata temu, ale teraz ta cena 1700 dolarów. Tak, to to jest taka cena, gdzie rynek do można by było powiedzieć, dorósł pod kątem też użyteczności. Stąd, jeżeli ktoś miałby teraz chodzić na CME, i kupować to raczej przewiduje, że to będzie góra. Natomiast za chwilkę pokażę ci też jeszcze inną wiadomość albo może po prostu nie powiem, że coraz więcej zbiera się, jeżeli chodzi o tak zwany wolumen e, i open interest na giełdach tych, które właśnie chcą posłać krótko mówiąc Bitcoina w dół. Co by oznaczało? Czyli krótko mówiąc chcą zrobić short sell. No i teraz e, jeżeli będzie ten short sell i one te wolumeny przez cały czas rosną. A jak widzisz, Bitcoin przez cały czas idzie do góry. Może się okazać, że będziemy mieli tak zwany short squeeze. To znaczy, że coraz więcej jest tych pozycji na krótko zakupowanych, ale w pewnym momencie rynek nazwijmy to, tu jest taka bariera przeskoczy to, i oni w tej chwili będą musieli odkupować drożej te swoje ceny, czyli te swoje short sale tak zwane, czyli będą musieli to odkupować po tych wyższych cenach, co u nich oczywiście będzie powodowało straty, ale ponieważ oni muszą to odkupić, to mogą bardzo szybko windować cenę. I ten short squeeze to jest właśnie to, co też było na tak Wall Street Bets, jeżeli chodzi o tą firmę GameStop. Dokładnie to się tam odbyło, że oni tam właśnie naciskali na sprzedaż, a nagle przyszła bardzo duża liczba ludzi i oni mogli, nagle stracili tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 17 miliardów dolarów, bo musieli odkupować po dużo wyższych cenach, dlatego że już nie mieli tak zwanego margin. Czyli nie mieli takiego zabezpieczenia, krótko mówiąc, można tak powiedzieć, i musieli to odkupować. I podobnie może być w tej chwili. Czyli znowuż, że oni zagrali sobie na spadki, spadki niestety nie przyszły w takiej wysokości, jakiej oni by chcieli, bo oni grali na spadki od początku roku, że Bitcoin będzie leciał w dół, czyli będzie leciał do tych 23 tysięcy dolarów, być może nawet 20 tysięcy dolarów, a to się nie wydarzyło. Więc jeżeli w tej chwili Bitcoin poleci do góry no to oni stracą przepotężne pieniądze, a to są też um, duzi gracze. I teraz dlaczego potencjalnie oni mog mogą grać na tak zwane spadki? Dlatego, że jeżeli zagrają na spadki i dogadają się na przykład jeszcze, na przykład z takim F2Poolem, który zrzuci właśnie tego bitcoina, żeby zaniżyć tą cenę, to oni na tych futuresach zarobią, i później będą mogli te pieniądze z futuresów przerzucić na rynek krypto i wtedy na przykład zrobić albo longa, albo po prostu kupić faktycznie surowego bitcoina. Longa w sensie też na, na przykład zagrać na futuresach lub na dźwigni i tak dalej. No bo pamiętaj, że takie instytucje grają nie tylko w jedną stronę, ale grają w dwie strony. Na, najpierw zrzucają, później mogą to zalongować. No i teraz to potencjalnie może się wydarzyć, żeby, czyli że dogadają się na przykład z takim F2 poolem, żeby zarobić więcej kasy. Natomiast same futuresy bezpośrednio no, nie mają wpływu na rynek bitcoina. Stricte, jeżeli chodzi o cenę, to tylko i wyłącznie może wywoływać pewnego rodzaju korelacje, no bo to jest tak zwana de, taka derywatywa, czyli pochodna od tego rynku bitcoina. Natomiast czy wpływ ma, no jak widzimy na przykład na papierach, związanych z ceną złota, ma <grych> na tym rynku. Natomiast pytanie, czy to będzie miało też miejsce tutaj na rynku bitcoina. Biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje, czyli że Bitcoin, widzieliście, że bardzo, bardzo przecież mocno tutaj zaczął rosnąć, przebił już te moje poziomy, o których mówiłem, że tutaj widzę, że jeszcze będzie spadek, no tutaj był bardzo duży napór, jak widać w tym miejscu, nie mamy jakoś znacząco też rosnących, zobaczcie tutaj e, tego wolumenu, więc... Dalej, ja nie jestem jeszcze super pewien, że my będziemy przebijać do nowego all time high. Na razie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Bitcoinem, to popatrzmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę. Mamy 40 270 dolarów. Weźmy sobie inną giełdę, czyli Bitstampa. Popatrzmy sobie, jak to wygląda tutaj. Jakie my mamy poziomy? Zostaje nam tylko jeszcze ten jeden na razie poziom, czyli w tej chwili już można by było powiedzieć 42 tysiące dolarów. No i zobaczymy, jeżeli to przebijemy, no to zobaczymy pewnie szybko tutaj 45 tysięcy dolarów. No i tutaj tak jak widzisz, te, te, te linie, które są, to jest zakres od 48 do 56 tysięcy dolarów. Natomiast po drodze zawsze należy pamiętać, że mamy tak zwany pułap, pułap mentalny, psychologiczny, jakby to różnie nazywać i on się nazywa oczywiście 50 tysięcy dolarów. Tak? i on jest tutaj w tym miejscu. Więc zobaczymy, pamiętaj że też może być właśnie tak, że to dojdzie do tego miejsca, oni zaszurtują jeszcze więcej, jeżeli mają odpowiednio dużą ilość kapitału. No i w tym momencie zobaczymy właśnie zjazd. Może przetestowanie właśnie tutaj tego poziomu lub tego poziomu. To zobaczymy. Natomiast to cała ta rozgrywka, czy Bitcoin pójdzie mocno do góry czy nie? Jeszcze nie, jest, słuchajcie, zakończona. Nawet jak przebijemy te 42 tysiące dolarów, dla mnie, przebiciem takim na pewno, które jest, to jest poziom około 43-44 tysięcy dolarów, które powinno nam pokazać wybicie mocne już wtedy do góry. Natomiast 42 tysiące do tych 43 tysięcy dolarów. Jeszcze niekoniecznie ta, takim wybiciem musi być. Może być też tak, że słuchajcie, zrobimy tylko i wyłącznie coś takiego: bęk i zawrotka. Jak widzieliście na przykład, to często na eterze tak było. To teraz jeszcze wróćmy do tego eteru, właśnie, bo od razu sobie możemy go omówić. Ok, i tutaj mamy eter. I teraz zobaczcie, na tym eterze już wyrzucam te rysunki. Na tym eterze dokładnie to mieliśmy, tak? Zobaczcie, mieliśmy tutaj all time high, w dół, all time high, kolejne w dół, all time high, kolejne w dół, tak, all time high i tutaj lekko w dół i dopiero później do góry. No jesteśmy na tych wyższych poziomach. Jak widać, bardzo ładnie tutaj nam się to na razie na eterze opiera, więc nie widzę tutaj no, tego, żebyśmy jakoś mocniej spadali poniżej tego 1570 mniej więcej dolarów. Natomiast warto po prostu zwrócić uwagę, że to co w tej chwili się dzieje na Bitcoinie to nie oznacza, że już będziemy lecieć, bo przebiliśmy jakiś próg związany z tymi 38 tysiącami dolarów, który jak widzisz był bardzo mocnym progiem, dlatego też zakładałem, że jednak jeszcze będą chcieli wykorzystać właśnie ten próg do tego, aby jednak Bitcoin poszedł w dół. No więc zobaczmy, tu jest ten próg. No, i to się nie wydarzyło, tak? Więc w tym momencie nie spadliśmy, poszliśmy na razie, przebiliśmy. I teraz uwaga: bardzo ważne jest zawsze przy przebijaniu takich momentów tak zwane przetestowanie, czyli gdzieś dobijemy do jakiegoś tutaj miejsca, zakładam, i na przykład zrobimy coś takiego. I teraz, jeżeli tutaj. Nie przetestujemy, czyli nie obroni ona zostanie tym poziom, możemy spaść niżej, jak spadniemy niżej, to znowu że dalej spadniemy niżej, tak? Jeżeli, co to znaczy, żeby mielibyśmy obronić, obronić byśmy mieli w taki sposób, na przykład i ta świeczka to przynajmniej dzienna zostałaby powyżej takiego poziomu tych 38 tysięcy dolarów i by się tutaj odbiła i wtedy jest szansa na kontynuację. Zazwyczaj takie coś się dzieje właśnie przy, przy breakoutach, a ten poziom, jak widzieliśmy tutaj przy, przy, na przybliżeniu, to jest akurat w euro. To zobaczcie, jak silny tutaj był ten poziom. Zobaczcie, to są 4 godziny, tak? Jak mocno tutaj e, mieliśmy takie zacieśnienie, jakby właśnie w okolicach tych 38 tysięcy dolarów. No i tutaj, jak już przybiliśmy, to na razie poszliśmy do góry, ale pamiętaj, że to najprawdopodobniej będziemy testować, więc ta gra nie jest jeszcze zakończona. I dlatego zwracam na to po prostu uwagę, że jeszcze możemy mieć te ruchy w dół. Dlaczego te ruchy w dół możemy jeszcze mieć? Dlatego, że mniej nieźle alty są poukładane. One, jak widzisz, w tej chwili już dużo teraz dostały, czyli ludzie troszeczkę spanikowali z tych altów i przerzucili się do Bitcoina. I być może to jest bardzo dobry ruch, jeżeli Bitcoin będzie miał ten rajd swój do góry. Natomiast być może to jest tylko i wyłącznie chwilowy ruch, żeby przetestować i sprawdzić, czy Bitcoin idzie do góry, czy on jednak tutaj zawróci. Jeżeli zawróci, to moim zdaniem, alty będą przez cały czas dalej wybijać i bardzo szybko pokonają obecne poziomy, które były i wskoczą na dużo, dużo, dużo większe. Natomiast jak widzisz, wszędzie tutaj jest czerwono w stosunku do BTC jeżeli chodzi właśnie o altcoiny ze względu właśnie na to, że najprawdopodobniej ludzie się spodziewają w tej chwili kolejnego rajdu. Być może tak będzie, być może nie. Mam dla Ciebie inną informację. Kapitalizacja rynkowa kryptowalut osiąga swoje. ATH całkowita kapitalizacja kapitulowa wzrosła do nowego rekordowego poziomu 1 to jest bilion 150 miliardów no bo ten bilion to jest ale w języku angielskim 150 miliardów dolarów na dzień obecny mamy już zobaczcie 1, 200, 1 bilion 1 tak 1 bilion 230 prawie miliardów dolarów więc mamy nowe ATH na wszystkich kryptowalutach, co również jest mega ważnym newsem, no bo wiesz, jeżeli przebijamy jakikolwiek poziom, który jest, jeżeli chodzi o all time high, no to zazwyczaj mamy tendencję zwyżkową. Czyli po tej konsolidacji, która tu się odbyła właśnie w okolicach tego jednego, zobaczcie, bo to też jest bardzo ważny próg ten psychologiczny, tak? Czyli po tej konsolidacji, która się odbyła na poziomie, to cała ta konsolidacja na poziomie około tego jednego triliona, czyli jednego biliona dolarów, to na tym poziomie mieliśmy tą konsolidację i to spowodowało, że rynek też, myślę, już docenił, czyli to nie było tak, że za dużo jest pieniędzy, rynek docenił, zobaczcie, tutaj mieliśmy jakiś tam spadek do 900 miliardów dolarów, czyli 10% tylko i wyłącznie na całym market capie, ale od tego momentu już przez cały czas rośniemy i mamy nowe all time high. Co to oznacza? Że rynek kryptowalut, jaki i tak, jako taki został bardzo, bardzo, bardzo mocno doceniony, moim zdaniem, przez nie tylko inwestorów prywatnych, ale też inwestorów tradycyjnych. To będzie powodowało, że napływ pieniędzy będzie tylko i wyłącznie rósł. I teraz popatrzmy sobie jeszcze na jedną taką rzecz. Na ten wykres który tutaj mamy, mamy cały świat i teraz zobaczcie, jaki poziom jest tutaj w stosunku do ATH wyszukiwania bitcoina, a jaki poziom mamy tutaj bitcoina i jaki poziom mamy tutaj krypto. Zobaczcie, widzicie jaka jest duża różnica? Zobaczmy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o samo buy krypto. Ludzie w tej chwili rozumieją już, że to nie jest tylko i wyłącznie sam bitcoin. Kiedyś, kilka lat temu ludzie do mnie dzwonili, na przykład mówili, Przemek, jak kupić tego bitcoina? Widzicie, samo jeszcze buy crypto nie, ale krypto. Jak kupić tego Bitcoina? A teraz ludzie dzwonią i pytają się, ty Przemek, o co chodzi w kryptowalutach? Czyli zobaczcie, że cały rynek w tej chwili wchodzi w grę, a nie tylko i wyłącznie Bitcoin. Kiedyś ludzie by mówili Bitcoin, 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 Bitcoin. Teraz mówią krypto, 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 krypto. Co to oznacza? Że najprawdopodobniej być może czeka nas w tej chwili wzrost całego rynku kryptowalut. Nie tylko i wyłącznie najpierw bitcoina, ale od tego momentu, czyli 2021 roku, być może również kryptowaluty będą ro, rosły podobnie szybko jak sam bitcoin. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast ja przewiduję, że jeżeli chodzi o zmianę tak zwanego market capu, czyli dominacji na market capie, już wam to pokazuję. Czyli tej dominacji. Właśnie bitcoina w stosunku do altcoinów, to ja przewiduję, że to nie będzie tak, że bitcoin będzie tutaj rósł nie wiadomo jak bardzo. Tutaj widzimy, jest jakaś trendu, być może ona dojdzie do tych 60, 70, przepraszam, to jest około 70%. Natomiast ja ogólnie uważam, że to co będziemy widzieć w następujących latach to przy rozwoju DeFi i innych projektów, to będziemy widać spadającą dominację Bitcoina w stosunku do innych kryptowalut, ale nie taką tymczasową, która tutaj była w 2018 roku, tylko i wyłącznie stałą. Czyli jeżeli tutaj będziemy spadać, no to oczywiście ten proces nie musi być bardzo gwałtowny, natomiast on może się wydłużyć w czasie, ale moim zdaniem to próg, na którym my pozostaniemy, to jest gdzieś około 30 tak do 40%, a nawet dokładniej, gdybym miał to określić, to 30 do 35%. Czyli tyle będzie mniej więcej stanowiła ilość Bitcoina, jeżeli chodzi o jego market cap w stosunku do wszystkich kryptowalut. Nie znaczy to, że, nie wiem, Ether będzie miał też 30%, co się rodzaju, natomiast same kryptowaluty bardzo mocno urosną i Bitcoin będzie miał dominującą część, bo jedną trzecią, a cała reszta będzie w jakiś sposób rozproszona. Oczywiście będzie rozproszona między na przykład obecnie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, Polkadot, Cardano, Ether, Kosmos tak, czyli atom, to pomiędzy na przykład tych czterech graczy może jeszcze Chainlink na przykład i to będą na przykład taka wielka piątka poza Bitcoinem, która będzie miała na przykład 70% udziału całego rynku, a cały rynek później tych innych altcoinów będzie na przykład 30 właśnie procent. Tak mniej więcej rozkładają się też rzeczy. W normalnym świecie, nie wtedy, kiedy mamy oligopolę, tylko wtedy albo monopolę, ale wtedy właśnie, kiedy mamy normalny rynek, to zazwyczaj firmy, które są na danym rynku, zyskują od 20 do 40% tak zwanego market cap albo inaczej tortu. I to w zależności, czy to mówimy o torcie wartościowym, czy ilościowym i tak dalej, ale mniej więcej od 20 do 40% tak to wygląda normalnie na rynku każdej firmy, która jest, to sobie zobaczcie, jeżeli chodzi o dominację poszczególnych firm w poszczególnych branżach. Jak na przykład wygląda, kto jest liderem w Polsce, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. Tutaj nie wiem, już nawet nie pamiętam, jak to się w tej chwili rozkłada, czy to jest porówno. Ale na przykład na innych e, obszarach, czyli na innych sektorach, zobaczcie sobie, jak to wygląda. Czy jest jakiś jeden dominujący podmiot i jeżeli tak, to jak, ile on ma. I zazwyczaj, moim, z tego co ja pamiętam, z takich różnych statystyk, e, z, też z ekonomii, to jest od 20 do 40%. Zazwyczaj takie dominujące właśnie projekty mają, czyli firmy, cała reszta jest bardziej rozproszona. Albo na przykład są właśnie dwie po około 30%, cała reszta jest rozproszona. I to możemy sobie właśnie zobaczyć, jak to wygląda i tego. Samego spodziewam się na rynku kryptowalut, oczywiście w dłuższej perspektywie, bo to nie znaczy, że to co ja Wam teraz narysowałem, to odbędzie się, że bitcoin spadnie do 35% już w 2021 roku. Nie, moim zdaniem ten proces po prostu się rozpoczął. Raczej nie przebijemy tego poziomu 70% dominacji. Już nigdy, jeżeli chodzi o bitcoina, i raczej będziemy widzieć właśnie ten spadający tutaj, spadającą tą dominację bitcoina na danym rynku. I myślę, że ten proces właśnie rozpoczął się w 2021 roku, gdzieś gdzie ludzie już rozumieją, czym mniej więcej jest krypto, że to jest kwestia technologii, produktów, projektów, które będą się bardzo szybko rozwijać. I z tą myślą Was na dzisiaj zostawiam. Jeżeli jest to dla Was ciekawe, oczywiście zasubskrybujcie proszę kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, podzielcie się na przykład Waszymi wątpliwościami wątpliwościami, pytaniami itd. Napiszcie mi też, jaki film jeszcze chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o kwestię związaną z kryptowalutami. Trzymajcie się, cześć!